W imieniu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Witam Was drodzy na dzisiejszym rozważaniu, które jest na 12 niedzielę po święcie Trójcy Świętej 4 września. Nasz Kościół wybrał następujące hasło. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Z psalmu 22, a także z pierwszego listu Jana, gdzie w rozdziale 5, wersecie 15 czytamy, wiemy, że nas wysłuchuje. Drodzy, wyobraźmy sobie sytuację. Mamy bardzo ważne spotkanie służbowe. Na tym spotkaniu mamy nie tylko dać sprawozdanie z naszej pracy, ale szef również poprosił nas o to, żebyśmy powiedzieli, co naszym zdaniem w firmie należy poprawić, co jest dobre. Bardzo się przygotowujemy na to spotkanie, bo czujemy, że to jest nasze 5 minut. Piszemy od podpunktów, zastanawiamy się nad każdym słowem, które chcemy powiedzieć, zajmuje nam to oczywiście dużo czasu i jeszcze więcej nerwów. Przychodzimy na to spotkanie, zaczynamy swoją prezentację, a my czujemy, że nikt nas nie słucha. Co wtedy byś czuł w takiej sytuacji? Złość? Że dlaczego w zasadzie zawracali ci głowę, a teraz nie chcą cię słuchać? Frustrację, że tyle wysiłku poszło na marne? Może jeszcze coś innego? Drodzy, to, że człowiek czuje, że jego praca poszła na marne, a także fakt, że jest ignorowany, jest chyba jednym z najgorszych uczuć, jakie może oczywiście człowiek poczuć. Złość, frustracja to jest to, co nam wtedy towarzyszy. I niestety towarzyszy to także osobom wierzącym. Nie tylko w tym, że oczywiście w życiu codziennym, tak jak wszyscy inni ludzie, ale zdarza się, że ludzie wierzący mówią, że Bóg ich nie wysłuchuje. Drodzy, ale czy to, że nie spełniają się nasze prośby w modlitwach, oznacza, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje? Czy może właśnie wysłuchuje, ale odpowiedział, zaczekaj w swoim czasie i w formie, jaką ja dla Ciebie przygotowałem? Bóg jest od nas oddalony o długość modlitwy. Mówi także dzisiejszy taki dodatkowy werset z modlitwy Nelly Sachsa, wybrany na dzisiejszy dzień z Biblią na co dzień. Bardzo mądre słowa i pokazuje nam, że tak naprawdę Bóg nie jest od nas daleko, a my czasami potrzebujemy się oddalić od naszych problemów, zastanowić się, nabrać do nich dystansu, żebyśmy mogli się zastanowić, czy na pewno chcemy, żeby Pan Bóg odpowiedział na nasze modlitwy, tak jak nam się teraz wydaje, że powinny zostać spełnione. Drodzy, z czasem przychodzi nie tylko ukojenie, bo czas leczy nie tylko rany. Czas także właśnie daje taką perspektywę, której czasami człowiekowi brakuje, kiedy jest tego problemu bardzo blisko, wydaje się bardzo duży. Ale im bardziej się od niego oddala, tym bardziej widzi jego prawdziwą naturę. Drodzy, my wierzymy jako chrześcijanie, że Pan Bóg nas wysłuchuje. Nie traćmy tej wiary, bo Pan Bóg nas kocha jako swoje dzieci. Zależy Mu na naszym dobru. Zależy Mu, żebyśmy wiedli tutaj też szczęśliwe życie. Niechaj ta świadomość towarzyszy nam nie tylko w tę niedzielę, ale też w każdy inny dzień naszego życia. Zostańcie z Bogiem.